Siemandero wszystkim, to ja, Doktor SR, i zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 2. Jak widzicie, jedziemy Hondą NSX, tak jak było, tak jak zakończyliśmy... Tak jak zakończyliśmy poprzedni odcinek, że wybraliśmy sobie tą Hondzinę. Także dojechałem już do tego miasta. Jedziemy sobie na pierwszy wyścig. Proszę bardzo, Honda się tak prezentuje. Ja ją zaupgrade'owałem. Ona była w niskiej klasie chyba B. Zrobiłem ją na pełne A800. No bo nie chciałem tak tymi wolnymi furami cały czas jeździć. No i już mam ponad 1,5 miliona. 1,650 000 miałem, ale wpakowałem w tuning oczywiście NSX-a. Ale no 1,6 miliona praktycznie mamy. Dobijamy do 2 milionów i trzeba będzie kupić jakąś furę na drugi finał, nie? Już pójdziemy grubo chyba, co? Piszcie w komentarzu w ogóle, jaką furę byście widzieli w finale. Co bym miał wziąć? Jakie są wasze propozycje? I no i ogólnie, Kubito, jadę... O, dzięki, kontroler odłączony. No bo kabel gdzieś tutaj. Jadę twoim nowym padem, kurka wodna. Poczekajcie, muszę podłączyć z powrotem. Okej. Jadę, Kubito, padem od ciebie. Tak jak mówiłem, że wspomnę o tym na odcinku, tak wspominam. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to zapraszam was na mój kanał, na paczkę od widza. Taką mam serię odcinkową. Pierwszy film był rok temu i drugi film wleciał wczoraj. I właśnie druga paczuszka to była od Kubito, w której między innymi dostałem pada do Xboxa One oryginalnego. Bo ja tutaj grałem na nieoryginalnym padzie, którego tak jakby dostałem z konsolą, jak kupiłem konsolę, żeby ogrywać te Forzy. No i troszeczkę tamten pad jakby świrował. Ale no co, no po prostu grałem. Jakoś tam sobie radził, ale właśnie zobaczymy, jaka jest różnica między oryginalnym padem a tamtym. Bo możliwe, że kurczę, to prowadzenie auta nie zawsze miałem tak jakby z winy auta albo z mojej winy, tylko może po prostu z winy tego, że ten pad tam świrował. I tyle. No to więc zapraszam was wszystkich na serię odcinkową raz do roku. Paczka od widza, super odcinek, kurczę, siadł. Mega wielkie dzięki, Kubito. No i co, lecimy z tematem. 3 okrążenia, już jestem pierwszy. Jedziemy sobie Hondą NSX. Zobaczcie, jak zarąbiście się rozbiły kloszcze z tyłu. I pognieciony mam ten zderzak. Ona ma takie specyficzne te klosze, prawie po całej długości nadwozia. Poprzek z tyłu, no i fajnie to wszystko jest rozbite i jest tak jakby no wnętrze klosza srebrne, już nie ma tej szybki czerwonej na zewnątrz. Bardzo fajnie to wygląda. Jedziemy kultową furą NSX-em, a jedziemy w mistrzostwa ikony JDM-u, więc no i jakby nie patrzeć, NSX jest jedną z większych ikon JDM-u. Tak jak Supra, tak jak właśnie GT-ry, Skyline'y i dużo jeszcze kilka takich fajnych japońskich kultowych furek. Mitsubishi 3000 GT, czyli Mitsubishi GTO Twin Turbo. Nissan 300 ZX. No jest, kurczę, taki ikon. Hej, ale się dobrze... O, prowadzi ten NSX-ik. W ogóle, wiecie co? Takie jedno... A propos jeszcze właśnie tego pada. Zdziwiłem się, bo nie wiedziałem. Nie miałem w ogóle zielonego pojęcia, no bo ja nie jestem Xboxowy, nie? Więc... tak jakby te pady, które mam do Series X-a, na których gram Forza Horizon 5, którą też dostałem właśnie w pierwszej paczce od Oliwy, pozdro Oliwa, od oryginalnego pada, od Series X-a dostałem, czujecie? To na tych padach jest przycisk taki po środku od print screena, nie? I na tym padzie od podróby,
to grałem na Xboxie One, też miałem ten przycisk od green screena. A tutaj w padzie, którego dostałem od Kubito, i to dostałem oryginalnego pada od Xboxa One X. Wiecie, od One X-a dostałem. Czarnego, fajnego pada. Nówka sztuka. To nie ma tego przycisku. I ja tu chcę zrobić print screen. Zdjęcie sobie na miniaturkę, ja naciskam, a tu przycisku nie ma. Ja pierdzielę, mówię, co jest grane. No i co, no już wiem, jak się robi po prostu na tego typu padach bez tego przycisku, że po prostu wciskamy ten Xboxowy przycisk i wtedy mamy taką malutką historię i pod ich grekiem jest na przykład zrzut ekranu, nie? I wtedy robi ten sam zrzut, co ja zawsze robiłem do tej pory. No ale taka ciekawostka nie, dla mnie, bo ja nie wiedziałem o tym, że są pady bez tego przycisku. Myślałem, że to jest normalne, że po prostu ten przycisk tam zawsze jest. Dobra, mamy kolejne mistrzostwa przed sobą. To od razu podbijamy do nich i lecimy. Ten tutaj kusił, ale pościgamy się. Wyjedziemy sobie następnym razem znowu na miasto. Polatamy sobie i jakąś inną furą sobie polatamy. Także szybka akcja, prędki sławik, następne mistrzostwa. JDM Icons. Wyścig typu sprint. Proszę bardzo. R32 GTR. Mazda RX-7 właśnie, ikona też. Nissan 300... Nissan 200 SX13. I miaty nawet, kurde, maździory MX-5. To też się zaliczają jako ikony? Tam Toyota Tueno, AE86. Ale RX-8 też się zalicza jako ikona JDM-u? To takie dziwne, nie? No, to jest tak jakby troszeczkę nowszy. Ale w sumie zobaczcie, tutaj przede mną jedzie taka nowsza miata, która jakby do ikon nie powinna się zaliczać. Ale to są jakby następne modele tych ikon, więc pewnie po prostu je wciąga i tak. Jej. Co tu się dzieje? Halo, a ja? Zwolnili, kurde. PS13. No i piękny GTR R32. No jak mi tutaj podjeżdża, no kurde. Przyhamowywał i podjeżdżał, przyhamowywał i podjeżdżał. O, blokowisko, to chyba znowu tu u mnie. No nie no, jest super hansko. Nowy padzik się spisuje super. Ten przewód coś chyba fiksuje, który tutaj mam. Kupiłem jakiś tam tani ze skrzynka kiedyś. Właśnie na potrzeby ogrywania tych gier na Xboxie One. No i on od czasu do czasu na tamtym padzie też mi się rozłącza, no kwestia po prostu jak go tam się nim ruszy. A teraz podnosiłem pada, pokazywałem wam, więc coś tam się rozłączyło w gnieździe słabo, może niestabilnie wyrobione gniazdo, albo padzie, albo sam kabel jakiś z dupy. Dobra, 87%, 8. Idziemy jak burza, NSX się pięknie sprawuje w klasie A800. To ja tu wiozę. I bang! Nagrywa się? Nagrywa. 40 punktów już w kolekcji. O, i Sylwia S15. Ajajaj, troszeczkę przytarty. Urywane zaczepy. Zderzaczku u mnie. 60 level zarabiać przytulimy. Storm Island. Twórcy Forzy by mogli zrobić coś takiego z okazji. Na przykład jakiegoś tam, nie wiem, 10, 20, 30-lecia, żeby ludzie posiadający forzy przykładowo typu 1, 2, 3 mogli sobie dokupić dodatki. Ale to by było super, co? Gdzie ta droga tu prowadzi?
skrócik chyba, nie? Do innej drogi. Łączą mi się pod kołami. Za 400 metrów skręć w prawo. Wajcha! Skręć w prawo. Pozdro majuj. Za 400 metrów skręć w prawo. To jest jego powiedzenie. To jest wariat. Skręć w prawo. Naprawdę, cieszę się, panowie, że was wszystkich tutaj mam, że fajne to community sobie tworzymy. Jest kupę śmiechu. Wiadomo, kupę też nerwów niepotrzebnych, różnych jakichś tam przepychanek. Trafi się oczywiście jakiś odmieniec, ale wcześniej czy później takiego członka pozbywamy się z naszego grona. A czemu wcześniej czy później? Bo albo wcześniej, albo później się okaże, że jest taki, a nie inny. Kurka, wodna, wyszczyk. A my na sliku. Znaczy nie sliku, na wyścigowe te opony. Tutaj nie ma chyba slików przecież, nie? W piątce dopiero to wprowadzili. O nie, no przełajem. Ja pierdzielę, beznadziejnie. No i jeszcze mnie pozwalają skręcić. Nie, dobra, cofamy, ale mnie podbiło, nie mogłem w ogóle skręcić już w lewo. Kurde, jakie tu nierówności. A, bo my lecimy przez to pole golfowe. Ja pierdziele, górka, pagórki, skórki. Wow, kurde, jaka miejscówka, ja pierwszy raz chyba tędy jadę. Ej, co to za boisko? My tu przejedziemy przez tą siatkę? Wow! Ej, ja jestem tu pierwszy raz chyba. Nie mogłem skręcić. Co tu się dzieje? Co to było za miejsce? Którędy my tu jechaliśmy? Na tym polu golfowym jest takie boisko? Znaczy, boisko. Można powiedzieć, że no taka... No w sumie takie miejsce wyznaczone do... Może do nauki. Mocnego jakby... Uderzania w piłeczkę golfową. I jest ta siatka, żeby po prostu... ale mnie ustawiło. A już myślałem, że walę w te drzewa tam. Ty, no jakie to pole golfowe jest. My się musimy sobie tu pozwiedzać. Jeszcze jest kilka filmów tutaj do zrealizowania oczywiście w tej części Forza Horizon, części drugiej. Na razie no ciśniemy z tematem cały czas, jakby dokręcamy sobie Forza powoli. Gdzieś tam te tablice powoli i tak dalej, ale oddzielny odcinek zrobimy, gdzie ja sobie ustawię, można powiedzieć, tablicę w telefonie. Trochę takim na łatwiznę pójdę, jakąś mapkę. Poszukamy sobie wszystkich tablic, odkryjemy. Oh shit, a ten skąd? Odkryjemy sobie wszystkie drogi. Jak będziemy mieli tablicę, będziemy mogli się respić wszędzie, plus... nie będę za to płacił. Zdobyłeś punkt umiejętności. No raczej. Moje umiejętności są ponad przeciętne. Świetna robota. Niezła jazda, stary. Kolejne 20 punktów. Patrzcie, jak fajnie zrobili. Jak dobrze wygląda, kurde, bez zderzaczka. Że naprawdę gubią te zderzaki. Super. Bez zderzaczka. Kurde, czemu ja tak... No, świetna jazda. Zdobywasz pomarańczową opaskę na nadgarstek. Zdziwieni. Dziewczyny. Kobita się dowie, to będę miał dziewczynę. O, ty kiciusio, przecież żartowałem. Panną dziewczynki. Panną dupeczki, napiłem się wódeczki. Na odwrót. Zdobywasz opaskę, ruszaj po nagrodę. Dobra, lecimy. Hajs, fura. Ale małe nagrody mi rypią w tym odcinku. Ja pierdykam. Dobra, kolejny wyścig jest już tu przed nami. Jeździmy w ogóle po tym polu golfowym, jeździliśmy. Ciekawe, w którym miejscu jest ta siatka. Tu jest
Ten, tablica, tu mamy listy życzeń. No te listy życzeń może sobie zrobimy w następnym odcinku. Nie mamy teraz poszukiwania żadnego wozu. Więc te listy życzeń możemy sobie zrobić. Czy ciśniemy z tymi mistrzostwami, kurde? Zobaczę na ile mi czasu starczy, to będziemy gonić z tematem. Może w weekend znowu podwójnie odcinki będą wjeżdżać, ale to mówię, zobaczę jak z czasem. Nie obiecuję. Będę się starał, żeby codziennie chociaż był ten odcinek o 18. A czy będzie nadmiar odcinków? Zobaczymy, oczywiście też nie... Udało ci się zajść tak daleko. Wystarczy jeszcze tylko jedno zwycięstwo. Nie obiecuję, że będą też o 18 codziennie. Ale jak na razie to kurczę od dłuższego czasu robię daily. Dobra, wracamy do gry. Wziąłem sobie łyczek napoju. Ale mnie pobijali, już mi lampę stukli. A to Lincik, bardzo ładna pogoda, fajne mamy tutaj. Nie wiem, wschód, zachód, co to jest. O nie, no kurde, ej, patrzcie to. Ja powinienem się złożyć. O, dobrze, ale mi go odbił. Dawaj tym RX-7. W ogóle RX-7 też trzeba będzie wziąć do jakiegoś wyścigu, poszukać wankla, jak tu odwzorowali to w tej grze, tej części gry. No gonią mnie, ja mam słaby VMAX. Ale no jak widzicie mam dobre sterowanie za to i się trzyma na zakrętach. Chociaż jedziemy bez tych dodatków forzowych, bo tutaj nic innego nie mogłem dodać jak dodatki forzowe, które szpecą tylko zawsze auto, także ich nie dorzuciłem. O tak, napędzamy się. Nie, już widziałem to, kurde, tu jest cały czas zielona linia, ja go nie oszukuję. Albo to jest wina moja, że ja się tu źle użyłem, możliwe. Wyniosło mnie strasznie na zewnątrz. Nagle coś mu się stało, że mnie tak zrzucił. Dobra, 15% do końca. Kolejno mistrzostwa za nami. W porządku, kolejna wygrana. W ogóle taka ciekawostka. Stary, ale ostro pojechałeś. Właśnie wygrałeś kolejne mistrzostwa. Ale ostro pojechałem. I 13. Jeszcze nam zostało. Taka ciekawostka. Pilnujcie YouTube'a, oczywiście moich filmów na moim kanale. Od przyszłego tygodnia, myślę, że już od poniedziałku, zaczną się pojawiać filmy z Japanese Drift Masters, z tego nowego prologu, który będzie dla was dostępny w nowym miesiącu. Ja mam troszeczkę wcześniejszy dostęp, także poogrywam dla was filmy. Będziemy sobie przechodzić Japanese Drift Masters. Dobra chłopaki, na tym kończymy dzisiejsze wyścigi w Saint-Martin. Przegrupujmy się w centrali. Ruszamy z powrotem na tę wycieczkę. I już się w sumie nie mogę doczekać, aż odpalę tą gierkę. Co? Zróbmy sobie tak. Hej, słyszałeś już plotki? Podobno w okolicy Castelletto jest jakiś porzucony samochód. A my tutaj wiemy, gdzie jest garażyk, pamiętacie? Znaleźliśmy garaż mniej więcej w tym miejscu, gdzie jeszcze jakby nie było właśnie tej plotki o tym zapomnianym wozie.
Także możemy zrobić tak. Możemy zrobić tak, żeby wylądować w Castelletto w następnych mistrzostwach i przy okazji mistrzostw odkryjemy sobie może furę. Co wy na to? Albo oddzielny odcinek. Dobra, zobaczymy. Jadę sobie zebrać flagę. Albo sobie przejadę wokół fontanny. Lista życzeń, jaką furą? RS200. Jak to ładnie jest zrobione, kurde, naprawdę, no musimy tu pozwiedzać sobie dużo. Ja tylko po tablicę, którą mam podświetloną akurat. Ops. Dobra, walimy na skróty. Z pole golfowe. Tu jak woda osłonięta. Ej, jakie budowle w ogóle. Kurde. Jak ładnie, to jakieś fajne zdjęcie można sobie zrobić. Ciekawe, czy to w nocy się świeci. Ciemnia się. A my już jesteśmy na miejscu, więc sobie możemy klepnąć następne mistrzostwa, co? Zobaczymy, coś sobie wybierzemy. Jesteś u celu. A, w Montelino mamy. No dobra, to na razie tę opuszczoną furę nie będziemy brać tego Castelletto, tylko coś wybierzemy sobie z Montelino. Muscle Cary, Monsters Champions, Track Toysy. A wyświetl wszystko. No i co by tutaj wziąć? World Classics, Track Toysy, Hot Hatchbacki, Supercarsy. No nie wiem, nie wiem. Może coś tutaj byśmy sobie... A obecny są... A my zbraliśmy sobie teraz ten. Ej, to jak to jest, żeby to zaliczyliśmy? JDM-y, ale... Aha! Ale nie w tym mieście. Mamy zaliczone. To może dokręćmy sobie te hot hatchbacki? Będzie z głowy? Kurde, czemu nie? Retro hot hatchbacki i super hot hatche. Dobra, no to po kolei. Retro. Co ja mam tu w retro? Oj kurde, Corrado. A tu? Astre, bym musiał ją zrobić. Dobra, to zróbmy sobie to. Może bym coś kupił jednak, kurkawo. No ale nie miałem nic zaproponowane do kupna. Miałem tylko jedno auto do wyboru. Hej, wycieczka do Mentolina. Słyszeliście te tłumy szalejące podczas ostatniego wyścigu? Daliście naprawdę niezły show. Podczas kolejnego etapu wycieczki wyruszymy do pięknego Montelino. Dobra, 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 nie dygaj, nie dygaj. Marian. Także tak, kawał drogi mamy, 10 km naokoło oczywiście. Oczywiście sobie to pyknę i już widzimy się w następnym odcinku, a teraz to będzie już wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o łapce, o komentarzu, o subskrypcji, jak ktoś jeszcze nie zostawił mnie na kanale. Zapraszam na Discorda, zapraszam do opcji wspierającego i zapraszam na moje live'y. Strzałeczka do następnego, cześć.